właśnie to, o co teraz dalej będziemy czynić. Uwielbiliśmy Jezusa, daliśmy kwiaty, modlimy się o Boże prowadzenie, Boże błogosławieństwo dla małżeństw, ale dzisiaj pytanie. Wiadomo, że zawsze musimy rozważyć Boże Słowo i od jakiegoś czasu myśleliśmy i mówimy w Kościele, będziemy chcieli mówić w Kościele o tym, że Kościół posuwa się w pewnym kierunku, że Bóg ma pewien cel dla Kościoła i że każdy z nas jest cząstką większego planu, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem, że Bóg ma jakiś plan, Bóg ma jakiś cel dla naszego życia. A więc mówimy o tym, że w tym ostatecznym takim wymiarze jesteśmy powołani po to, żebyśmy byli podobni do obrazu Pana Jezusa i żebyśmy służyli. Żebyśmy służyli Bogu, żebyśmy służyli innym ludziom. Uważamy, jesteśmy tego pewni na podstawie Bożego Słowa. Jeżeli nie masz konkretnego celu, Bożego celu w swoim życiu, po prostu jesteś taką osobą, która jest niespełniona, dlatego że angażujesz swoje życie w rzeczy, które nie mają wiecznej wartości. Po prostu są pewne rzeczy, które nie mają jakiejś wielkiej wartości. A więc musimy znaleźć pewien cel, głębszy cel naszego życia, a więc musimy dostosować swoje życie do pewnego planu. A więc jesteśmy powołani jako Kościół, jesteśmy powołani jako osoby, nie po to, żeby tylko tak z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, ale jesteśmy na podstawie Słowa Bożego przekonani, że jesteśmy powołani do większego Bożego planu. Biblia mówi, że nasze drogi to nie są Boże drogi, nasze myśli to nie są Bożymi myślami, że Bóg ma inne myśli, że Bóg ma inne drogi dla naszego życia. A więc potrzebujemy, żeby odkryć ten Boży cel dla naszego życia, zaangażować się w ten Boży cel, bo w tym momencie jesteśmy ludźmi, którzy z jednej strony są spełnieni tutaj, jeżeli chodzi o życie na ziemi, ale również Słowo Boże mówi, że wiemy, w jakim kierunku zmierzamy, jeżeli chodziłoby o życie wieczne. A więc dzisiaj pytania, które będziemy zadawali i do pewnych rzeczy będziemy siebie zachęcali, to jest to, żebyśmy zastanowili się, żebyśmy zastanawiali się nad tym, po co tutaj jesteśmy. Nie tutaj, jeżeli chodzi o to dzisiejsze nabożeństwo, chociaż też po coś tutaj jesteśmy, ale chodzi o coś większego, chodzi o coś globalnego. A więc czy zadaję sobie pytanie, czy wiemy, czy odpowiadamy sobie na to pytanie, po co tutaj jesteśmy, po co właśnie narodziliśmy się na obliczu ziemi. A więc, no oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest dzieło przypadku, no bo gdzieś tam coś się stało, no i po prostu urodziłem się. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest tak do końca, dlatego że myślę, że jest głębszy Boży cel, jeżeli chodziłoby o nas i to nie jest przypadek, że jesteśmy. A więc pytania, jakie sobie powinniśmy zadawać, to jest po co tutaj jestem, czy jesteśmy tymi, którzy zastanawiają się nad celem, nad kierunkiem naszego życia i żebyśmy zastanawiali się, żebyśmy odkrywali pewne powołanie, które Bóg dla nas przygotował. A więc powołani, abyśmy byli cząstką Kościoła, służyli Bogu i żebyśmy służyli sobie nawzajem. A więc rzeczami ważnymi, na pewno rzeczami ważnymi jest to, kiedy przychodzimy na ten świat, kiedy rodzimy się, wtedy jest śpiewanie, wtedy jest radość, rodzice się radują, dlatego że dziecko się narodziło, a więc po prostu kolejna osoba przyszła na ten świat, a więc jest radość, dlatego że kolejna osoba się narodziła, więc jest to coś cennego, kiedy ludzie przychodzą, kiedy ludzie rodzą się, kiedy ludzie po prostu rozpoczynają swoje życie. A więc Boży cud, człowiek się narodził. Ale również rzeczą ważną, bardzo ważną jest to, żebyśmy w pewnym momencie swojego życia, kiedy zaczynamy już troszeczkę, kiedy nasze mózgi się gdzieś tam już troszeczkę rozwiną, kiedy zaczniemy myśleć trochę bardziej analitycznie, kiedy zaczniemy zastanawiać się nad swoim życiem, kiedy już nie jesteśmy tylko, żeby jeść, sikać w pieluchy, po prostu tylko, żeby gdzieś tam mieć ten okres takiego dziecięctwa w swoim życiu, w pewnym momencie dzieci zadają pytanie, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Ja myślę, że w pewnym momencie przychodzą pytania nie tylko odnośnie a dlaczego to, a dlaczego tamto, tylko w pewnym momencie przychodzą trochę takie pytania teologiczne, takie filozoficzne. A dlaczego ja tutaj w ogóle jestem? A po co ja tutaj w ogóle przyszedłem? Po co ja się tutaj narodziłem? A więc zaczynamy zadawać pytania odnośnie celu naszego istnienia, po co tutaj jesteśmy, zaczynamy analizować swoje życie. I powiem Ci, jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, po co tutaj jesteś, to myślę, że przez pewien okres czasu będziesz zadowolony, zdobywając rzeczy materialne. Dlatego, że będziesz miał cele, żeby mieć jakąś robotę, mówię kolokwialnie, żeby mieć
dom, żeby robić pewne rzeczy, ale w pewnym momencie przychodzi kryzys i znowu człowiek się zastanawia, po co ja tutaj w ogóle jestem. A więc przychodzą takie pytania, zastanawiamy się nad tym i jeżeli nie mamy głębszego celu, takiego duchowego celu w swoim życiu, to nasze życie w pewnym momencie przeradza się w wegetację. A więc z dnia na dzień wstać do roboty, po prostu zrobić swoje, później coś tam, może jakieś piwko, coś innego zrobić, następnego dnia wstać, znowu do roboty, znowu jakieś tam po prostu może piwko, dwa. A więc chociaż inaczej, nie chcę uogólniać, dlatego że oczywiście ktoś może mieć wyższe cele, no bo może być po prostu takim altruistą, robić pewne rzeczy, zaangażować się, ale po prostu w tym momencie nasze życie nie jest skoncentrowane na czymś większym, na czymś, co nadawałoby jakiś głębszy, konkretny cel naszego życia. A my jako ludzie po prostu nad tym się zastanawiamy. Po prostu jesteśmy tymi, którzy chcą znać odpowiedzi. I teraz, jeżeli tego celu nie znajdziesz, jeżeli nie masz tego celu, to powiem Ci tak. Są różne możliwości, żeby jakiś cel, jakiś kierunek w swoim życiu, żebyś sobie obrał. A więc tak, no z jednej strony to my sami możemy sobie po prostu powiedzieć w ten sposób. Będę robił to, będę robił tamto, wystawiam pewne cele swojego życia, sobie określamy i sami chcemy być takim kapitanem, okrętem, sterem i zaczynamy sami gdzieś układać swoje życie. Ale jeżeli ty sam tego życia gdzieś nie poukładasz, to jest takie powiedzenie, że jeżeli nie będziesz miał celu swojego życia, to inni ludzie znajdą, oni ci powiedzą, co masz robić. A więc inni ci powiedzą po prostu, co masz robić. A więc w tym momencie może twoi rodzice, no bo on czy ona powinna być lekarzem, prawnikiem albo gdzieś tam jakimś, nie wiem kim, a więc ktoś inny, może rodzice, no bo kto teraz określi cel twojego życia, twoje przeznaczenie? A więc to możesz sam kombinować. Możesz być osobą, która na przykład, mówię, rodzice, ktoś powie, no bo on taki zdolny, mój tata, pamiętam, kiedy się nawróciłem, powiedział, taki zdolny byłeś i się zmarnowałeś. Także albo rodzice mogą coś właśnie poukładać w twoim życiu i nadać cel twojego życia. Jeżeli nie rodzice, to powiem wam, świat wokół nas, on chce wciągnąć cię i on chce wtłoczyć ciebie w swoje sposoby myślenia. Jakiś czas temu mówiliśmy tutaj kazanie odnośnie prawdy. Właśnie Słowo Boże prawdą, Bóg prawdą, Duch Święty jest Duchem prawdy. Ale jeżeli tej prawdy nie wprowadzić do swojego życia, to w tym momencie to telewizja ci powie, jakie są zasady moralne. Telewizja ci powie, jakie są zasady, jeżeli chodziłoby o różnego rodzaju rzeczy, czym jest małżeństwo, jak to powinno być, a więc media albo różnego rodzaju fora internetowe, a więc to powinieneś robić, to powinieneś robić, tego nie powinieneś robić, a więc inni zadecydują o tym, jaki jest cel, jaki jest kierunek twojego życia i inni ci to powiedzą. Ale ja dzisiaj chcę, żebyśmy zobaczyli, że może jest coś głębszego, że to nie my sami powinniśmy wymyślać, że nie ludzie, którzy są wokół nas i to środowisko, które wcale nie jest takie dobre, a więc nie ludzie, którzy są wokół nas powinni decydować o celu, kierunku naszego życia, ale żebyśmy wiedzieli, żebyśmy zobaczyli, że jest Boży plan dla naszego życia, że Bóg ma pewien plan dla naszego życia i jeżeli ten plan będziemy realizowali, to wtedy naprawdę po prostu nasze życie może wskoczyć na odpowiednie tory i On zatroszczy się o kilka rzeczy, o które my tak bardzo w swoim życiu zabiegamy, bo odnośnie odkrycia Bożego planu i realizacji Bożego planu, cudowną rzeczą jest to, że kiedy pójdziesz zgodnie z Bożym planem, to Bóg gwarantuje ci, że On pewne sprawy weźmie w swoje ręce, że nie będziesz musiał już tak kombinować, nie będziesz jak koń pod górkę ciągle po prostu kombinował, żeby jakoś to było, ale jeżeli podda się pod Boży plan, to On będzie tym, który zacznie ciebie prowadzić. A więc, jeżeli chodziłoby właśnie o nasz cel, jeżeli chodziłoby o nasze powołanie, to zobaczcie, co Bóg mówi do Jeremiasza. Księga proroka Jeremiasza. Jeżeli się z tym nie spotkałeś, to myślę, że to jest takie głębokie. Jeżeli czytałeś to wiele razy, to chcę ci to przypomnieć, bo
Bóg mówi do Jeremiasza tak, kiedy go powołuje. Doszło mi słowo Pana tej treści. To jest pierwszy rozdział, 4-5 werset Księgi Jeremiasza. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. I on mówi, Panie, ja nie umiem, Panie, jestem młody, Panie, ja nie potrafię. A Bóg mówi, ja będę z Tobą i ja będę Cię ratował, ja włożę swoje słowo w Twoje usta i po prostu wypełnisz dokładnie tą wolę, którą dla Ciebie przygotowałem. Ale to, na co tutaj zwracam uwagę, zanim, dosłownie jest powiedziane, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów. A więc widzicie, my może myślimy w ten sposób, że my się rodzimy i wtedy, kiedy przychodzimy do Boga, to Bóg się zastanawia, co my powinniśmy robić, a Słowo Boże pokazuje, że Bóg wpierw nas widział, że Bóg nas widział, Bóg nas w odpowiedni sposób ukształtował, bo zanim się urodziliśmy, On już widział pewne rzeczy w naszym życiu, nasze życie, nasze przeznaczenie i zanim się urodziłeś, ja Ciebie przeznaczyłem. Ja Ciebie przeznaczyłem. Kiedy apostoł Paweł był takim, by powiedział, szubrawcą, mordercą, robił wiele, wiele złych rzeczy, ktoś mógłby powiedzieć, jaki Boży plan? Jaki Boży plan? Jakie Boże działanie w jego życiu? Przecież to jest człowiek, to jest morderca, to jest człowiek, który po prostu jest bardzo, bardzo zły. Ale kiedy apostoł Paweł pisze list do Galacjan, to mówi podobne słowa, jak tutaj mówi właśnie Bóg do Jeremiasza. W pierwszym rozdziale mówi o jemu właśnie o tym, że zanim się urodziłeś, to ja powołałem Ciebie na tego, abyś był zwiastunem Ewangelii. Powołałem Ciebie, przeznaczyłem Ciebie, zanim się urodziłeś, powołałem Ciebie, przeznaczyłem Ciebie, żebyś był zwiastunem Ewangelii, żebyś zwiastował Ewangelię. A więc my dzisiaj możemy mówić i patrzeć na pewnych ludzi, którzy gdzieś są daleko, którzy może są gdzieś po prostu zagubieni w tym świecie. Ale Bóg mówi, ale ja dla tej osoby mam swój cel. Ja dla tej osoby mam swoje przeznaczenie. I chociaż ona dzisiaj jest gdzieś daleko, ale jeżeli ona odpowie na moje powołanie, jeżeli ona odpowie tak na moje wezwanie, to życie tej osoby może zostać całkowicie zmienione. Dlatego, że ja mam powołanie, ja mam właśnie przeznaczenie dla osoby, przepraszam, dla osób, czy dla osoby, które są wokół nas. A więc dzisiaj zastanawiamy się i zaczynamy myśleć, a może Bóg ma jakiś scenariusz dla mojego życia? Może to nie ja jestem tym reżyserem, który tak wszystko reżyseruje w swoim życiu, ale może ktoś powołał mnie do tego życia, może ktoś ma jakiś scenariusz dla mojego życia, może jakaś rola została dla mnie zapisana, może jest coś głębszego niż tylko taka wegetacja materialna z dnia na dzień, może coś jest takiego, co Bóg chce, abym w swoim życiu uczynił. A więc myślę, że od myślenia, zastanawiania się rozpoczyna się pewien proces zmiany. I teraz tak, Bóg jest Bogiem żywym. A więc kiedy Jezus przechodził przez Galileę, Judeę, kiedy przechodził przez różnego rodzaju miejsca, to On, kiedy podszedł do pewnych ludzi, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 18-22 wersetu, nagle zobaczył osoby, które zarzucały swoje sieci do wody, do Jeziora Galilejskiego. Jezus przechodził i w pewnym momencie nie za dużo gadał. Mówi, pójdź za mną. I w tym momencie, po prostu dla tych ludzi, to było powołanie. To było powołanie, że do tej pory byłem rybakiem, ale Jezus powołuje mnie do tego, żebym zrobił coś więcej. Żeby powołuje mnie do tego, żebym poszedł za Nim. Później idzie dalej, synowie Zebedeusza, Jan, Jakub, czy Jakub, Jan, płuczą sieci razem ze swoim ojcem Zebedeuszem. I znowu nie ma dużego mówienia, nie ma dużego gadania, ale Jezus tylko mówi do nich, pójdź za mną, pójdźcie za mną. I to, co oni zrobili, to zostawili ojca Zebedeusza, zostawili tą łódź, zostawili te sieci i poszli za Jezusem. Poszli za Jezusem. I Jezus mówi, do tej pory byliście rybakami, a ja zrobię z was, ja uczynię z was, powołuję was, żebyście byli rybakami ludzi. A więc nadaję wam pewien cel, nadaję wam pewne właśnie zadanie, pewne przeznaczenie. I teraz może kiedy Jezus, jeżeli chodziło o żywego Jezusa, jesteś na nabożeństwie, może z kimś rozmawiasz, może ktoś gdzieś składa ci jakieś świadectwo i w tym momencie gdzieś słyszysz, że ten Jezus mówi, a dlaczego swojego życia
nie miałbyś oddać w moje ręce? Dlaczego nie miałbyś swojego życia poświęcić dla mnie? Dlaczego nie miałbyś wypełnić pewnej woli, którą ja dla Ciebie przygotowałem? I w tym momencie Jezus powołuje, bo On działa w tym świecie przez ludzi, Jezus powołuje ludzi, żeby ludzie poszli za Nim, ale oczywiście są ludzie, którzy idą, a inni mówią w ten sposób, ale Panie, pozwól mi wpierw pogrzebać ojca mego. Panie, nie teraz, dlatego że teraz chciałbym pójść do swojego domu i pożegnać się ze swoimi rodzicami, czy ze swoją rodziną. Panie, jeszcze nie teraz, dlatego że jeszcze muszę to, tamto, jeszcze siamto coś zrobić. A więc są dwie grupy ludzi. Jedni odpowiadają na Boże powołanie i mówią, tak Panie, jeżeli Ty mnie powołujesz, to ja idę. A są tacy, którzy mówią później, nie teraz, za jakiś okres czasu, ale nie wiadomo, prawdę mówiąc, nie wiadomo, czy Jezus znowu by szedł nad Jeziorem Galilejskim, czy Jezus znowu może szedłby koło cła Mateusza, czy znowu by podszedł do Mateusza i znowu jemu powiedział, pójdź za mną. Po prostu może Jezus byłby już w całkiem innym miejscu. A więc myślę, że jeżeli Boże powołanie, jeżeli Jezus zwraca się do nas, to nie powinniśmy lekceważyć Jego powołania. I teraz, jeżeli Jezus nas do czegoś powołuje, jeżeli Jezus nas do czegoś zaprasza, no bo powołanie, a więc On do czegoś nas zaprasza, żebyśmy swoje życie w jakiś sposób związali z Jego życiem, to powiem wam, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że Jezus nie powołuje nas do religii. Jezus nie powołuje nas do religii, dlatego że oni mieli bardzo dobry system religijny. Oni mieli 613 przykazań, oni mieli świątynię, oni mieli mnóstwo ofiar, które były składane. A więc oni mieli mnóstwo religii. Oni po prostu mieli mnóstwo obrzędów. Ale te obrzędy nie spowodowały, że ci rybacy byli pełni entuzjazmu, że oni byli pełni takiej entuzjazmu dla Boga. Dlatego, że religia, jeżeli jesteśmy zaangażowani w religię, to religia, ona nie rozpala naszego serca. Bo nasze serce może rozpalić tylko i wyłącznie ta żywa relacja z Jezusem i Duchem Świętym. A więc nie religia nas rozpala. To nie jest to, że pójdziemy i teraz zobaczcie, ludzie, no nie chcę mówić, chociaż aczkolwiek się po prostu to nasuwa, kościoły tradycyjne. Ludzie przychodzą, wychodzą. W kościele świątkowym może być podobnie, przychodzą, wychodzą i nie widzisz w ogóle entuzjazmu. Po prostu widzisz, że ludzie są po prostu religijni, zmęczeni, mają swoje problemy i nie widzisz tego, żeby to był jakiś entuzjazm. Ale jeżeli patrzymy na to, do czego Jezus nas powołuje, to Jezus powołuje nas do tego, żebyśmy z Nim byli, żeby On był w naszym życiu, żebyśmy szli za Nim, żebyśmy byli blisko Niego. A więc Jezus powołuje nas do relacji. I w tym momencie, kiedy ci rybacy poszli za Jezusem, to wiecie, co się działo? Nagle widzieli, że tam gdzieś kości czeszczą, bo kobieta, która była pochylona od 18 lat, nie mogła się wyprostować i w tym momencie nagle widzą, że moc Boża się objawia i kobieta zostaje wyprostowana. Nagle widzą, że przybiega trędowaty, pada na kolana, Panie, jeżeli możesz mnie oczyścić, to Jezus mówi, bądź oczyszczony, dotyka i patrzą, na ich oczach trąd schodzi z człowieka. Człowiek zostaje po prostu oczyszczony z trądu. Idą, widzą, że jest pogrzeb. Noszę młody chłopiec, nieżywy, martwy, matka płacze. A Jezus mówi, nie płacz. Dotyka ręki tego młodego człowieka i ten młody człowiek zostaje zmartwychwzbudzony, wstaje i po prostu uczniowie są oszołomieni. Dlatego, że to nie jest religia, do czego Jezus nas powołuje, ale Jezus powołuje nas do tego, żebyśmy byli blisko z Nim, żebyśmy widzieli Jego moc, żebyśmy widzieli Jego działania, żebyśmy byli tymi, którzy właśnie są zaangażowani w to właśnie, co Jezus czyni. A Jezus nie jest martwym Jezusem, tylko Jezus jest żywym Bogiem, który jest głową Kościoła, o którym Słowo Boże mówi, że On wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam, że On się nigdy nie zmienił, On ciągle działa i jeżeli mamy wiarę, a nie pobożne życzenia, a więc jeżeli mamy wiarę, to będziemy widzieli i widzimy po prostu Bożą moc w działaniu. A więc Jezus nie powołuje nas do religii, tylko Jezus powołuje nas do tego, żebyśmy byli blisko Niego i żeby cudowne, wspaniałe rzeczy działy się w moim i Twoim życiu. I w tym momencie decyzja, którą musimy podjąć, czy decyzja, którą podejmujemy, to jest to, Jezus powiedział, jeżeli ktoś chce pójść za mną, oczywiście trzeba zapłacić cenę.
Trzeba zapłacić cenę, bo Jezus do tych ludzi, których powoływał, powiedział również coś takiego. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech się zaprze samego siebie, niech się zaprze swojego ja, niech weźmie krzyż swój, niech bierze krzyż swój na siebie każdego dnia i niech mnie naśladuje. Dlatego, że jeżeli chcesz iść za Jezusem, to widzicie, to jest tak jak, nie wiem, dwa konie, chociaż nie wiem, czy dobre, ale myślę, że dobre, dwa konie. I teraz tak, Jezus idzie w tą stronę, a ty po prostu ciągniesz całkiem w drugą stronę. I w tym momencie nie ma harmonii, nie ma tej Bożej woli, nie ma tego Bożego działania. Ale Słowo Boże mówi, mamy zaprzeć się samego siebie, po prostu brać krzyż, wykrzyżować swoje ja każdego dnia, naśladować Jezusa, dlatego że Jezus mówi, że jeżeli chcemy zachować swoje życie, jeżeli chcemy zachować swoje życie, stare życie, to życie po staremu, tak jak do tej pory żyliśmy, to je w końcu stracimy, a jeżeli stracimy swoje życie dla Jezusa, to dopiero je znajdziemy, to życie pełne błogosławieństwa, Bożej obecności i właśnie tej woli Bożej, która dla nas została przygotowana. A więc diabeł mówi w ten sposób, pójdzie za Jezusem, stracisz. Stracisz, nie idź, po prostu stracisz, o tym powiem, ale Słowo Boże mówi, Jezus mówi, to moja wola dla twojego życia jest dobra, moja wola dla twojego życia jest miła i moja wola dla twojego życia jest doskonała. A więc nie bój się, że stracisz, ale Słowo Boże mówi, że wola Boża, list do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset mówi, że wola Boża dla naszego życia jest dobra, miła i doskonała. I teraz jeżeli idziesz za Jezusem, Jezus mówi, ja kilka rzeczy w twoim życiu uczynię. A więc jeżeli oddasz swoje życie i poświęcisz swoje życie dla mnie, to nie stracisz, ale ja o parę rzeczy się w twoim życiu zatroszczę. I powiem tak, żeby gdyby nie mówił tego Jezus, to byśmy powiedzieli, że jest to za dobre. Ale dlatego, że mówił to Jezus, to w tym momencie po prostu wierzę w to, że Jezus nie kłamał, że Jezus mówi prawdę. A więc, jeżeli chodzi o to, Jezus mówi, że zatroszczy się o parę rzeczy. A więc pierwszą rzeczą, o którą mówi, że On się zatroszczy, to w liście do, przepraszam, w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 23 werset, mówi jako uwieńczenie pewnego fragmentu, o którym zaraz wspomnę, jest to, że Jezus mówi tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jezus teraz mówi coś takiego, przyjacielu, przyjaciółko, kolego, koleżanko, Jezus mówi coś takiego. Do tej pory, wcześniej, po prostu do tej pory, szukałeś rzeczy tego świata. A więc ludzie tego świata, co będziemy jeść, co będziemy pić, co będziemy się przeodziewać, po prostu jaką będziemy mieli kasę. A więc ludzie tego świata szukają rzeczy, żeby zaspokoić potrzeby, które te są w ich życiu. A więc oni szukają rzeczy takich, które będą dla nich zaspokojeniem tych podstawowych potrzeb, które mają w swoim życiu. A więc co będziemy robili, co będziemy jedli. A Jezus mówi, ale życie, przyjacielu, jest czymś większe, więcej niż jedzenie. Życie jest czymś więcej niż ubieranie. Życie jest czymś więcej. Dlatego, że życie to jest coś większego niż tylko jedzenie, spanie i te podstawy jakieś fizyczne, fizjologiczne. A więc Jezus mówi tak, jeżeli ty swoje życie oddasz w moje ręce, to w tym momencie ja zatroszczę się po prostu o te rzeczy, o które ty tak bardzo się martwisz. A więc Jezus mówi tak, ja powołuję cię do wojska i będziesz moim żołnierzem. Myślę, że chyba też dobre porównanie. A więc Słowo Boże mówi, że jesteśmy żołnierzami, jesteśmy w armii Jezusa. Ale w tym momencie, kiedy żołnierz jest powołany do armii, to w tym momencie żołnierz jest zobowiązany, żeby słuchać swojego dowódcy, żeby wypełniać jego rozkazy, ale żołnierz nie martwi się o to, co on będzie jadł, co on się ubierze, gdzie on będzie spał, dlatego że jest to jemu zagwarantowane. Są pewne rzeczy, które są zagwarantowane. I oczywiście ja wierzę, że rozumiemy siebie, że to wcale nie znaczy po prostu, że nie masz pracować, czy zwolnić się z roboty i po prostu czekać tylko na to, że Bóg się o ciebie zatroszczy. Mamy robić pewne rzeczy w swoim życiu, ale możemy wiedzieć, że mamy to zagwarantowane przez Boga. Jeżeli chcemy robić pewne rzeczy, mamy to zagwarantowane przez Boga, że to On zacznie się o nas troszczyć. Pamiętam,
chyba kazanie Ryszarda Wołkiewicza, bardzo fajnego pastora, który gdzieś spuentował to kazanie w taki sposób, że jeżeli ty zaczniesz troszczyć się o Boże sprawy, o Boży dom, to Bóg zatroszczy się o twój dom. A więc jeżeli ty poświęcisz swoje życie Jezusowi, to Jezus zatroszczy się o to, po prostu, żeby to twój dom był błogosławiony. Wczoraj z Alą, Ala pokazała mi jubileusz 80. rocznicy, nie miałem tego mówić, ale jakoś tak mi się to przypomina, braci Cieślar, bliźniacy, Paweł i Janek. Służyli Jezusowi, po prostu służyli Jezusowi. Któregoś dnia obchodzili 80. rocznicę swojej służby. I po prostu były piękne zdjęcia. Rodzina, dzieci, wnuki, po prostu wiele osób z rodziny zaangażowanej w służbę Jezusa, kaznodzieje, pastorzy w tej rodzinie. I po prostu dla mnie jest to właśnie wypełnienie Bożej obietnicy. Jeżeli ty zatroszczysz się o mój dom, to ja zatroszczę się o twój dom. A więc ja będę tym, który po prostu będę o pewne rzeczy w twoim życiu się troszczył. Pewnego dnia Piotr zadaje pytanie i mówi, i znowu, gdyby nie Jezus, ja wam powiem tak, dla samego mnie, kiedy czytam pewne fragmenty Bożego Słowa, to po prostu muszę tego krzyżować, tego starego człowieka, żeby wierzyć w to, co Jezus powiedział. Bo po prostu, no wiadomo, że jest cały czas gdzieś walka. I pewnego dnia Piotr zadaje Jezusowi pytanie, Panie, ale my poszliśmy za Tobą, a więc co z tego będziemy mieli? Nie wiem, taki interesik może chciał, tak po prostu, a Jezus mówi do niego coś takiego. Mówi, każdy, kto oddał swoje życie w moje ręce i poszedł za mną, mówi, stokrotnie otrzyma tutaj domów, braci, sióstr, przyjaciół, ludzi, którzy będą wokół niego, a więc stokrotnie tutaj i życie wieczne, i jeszcze do tego właśnie życie wieczne. A więc Jezus mówi, jeżeli odda coś mnie, ja to wynagrodzę, ja to po prostu rozmnożę. I mówi, stokrotnie otrzymasz tutaj i do tego jeszcze życie wieczne. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Filipian, powiedział coś takiego, a Bóg mój, to jest 4:19, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według swojej mocy, według swojej chwały w Jezusie Chrystusie. A więc Bóg jest Bogiem, bo my teraz możemy powiedzieć, ciężkie czasy, teraz po prostu co to będzie, co się teraz na świat, co na świat przychodzi. I w tym momencie możesz wziąć sprawy w swoje ręce i swojego życia nie będziesz kontrolował. Nie będziesz kontrolował, ale jeżeli swoje życie oddasz w Jego ręce, to On ma moc do tego, żebyś miał co jeść, żebyś miał co pić, żebyś miał odzienie, żeby zatroszczyć się o ciebie, jeżeli swoje życie powierzysz w Jego ręce. A więc to On jest tym, jeżeli mówi pójdź za mną, jeżeli idziesz za Nim, to Słowo Boże mówi, że Jezus zatroszczy się o te wszystkie rzeczy, które w twoim życiu są potrzebne. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ale to nie jest tylko to, że On zatroszczy się o rzeczy materialne, te, które są nam potrzebne, że oczywiście my pracujemy, ale błogosławieństwo należy do Pana. Ale drugą rzeczą to jest to, że On powiedział, że On ciebie w twoim życiu poprowadzi. Wiecie, dla mnie największy problem to jest to, że ja czasami siedzę i mówię, Boże, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ale w pewnym momencie przychodzi refleksja, zadaję pytanie, Boże, co Ty chcesz, żebym zrobił? Boże, co Ty chcesz, żebym zrobił? Dlatego, że tak, my z jednej strony mamy pewną mapę. Mamy pewną mapę, mamy Słowo Boże, czytamy Słowo Boże, jest wiele przykazań, zrób to, nie rób tego i po prostu mamy mapę, która została nam dana, ale Jezus mówi coś jeszcze więcej. On mówi w ten sposób, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was i apostoł Paweł mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc on mówi, ja poślę swojego ducha i nie moc, tylko osobę Ducha Świętego, żeby ta osoba ciebie w twoim życiu prowadziła. A więc jeżeli właśnie, i tam jest czas ciągły, to nie jest to, my czasami myślimy, że Duch Boży nas prowadzi na nabożeństwie. A więc kiedy tak modlę się i proszę, to wtedy Duch Boży nas prowadzi. Ale Duch Boży nie jest karetką, czy jakimś pogotowiem ratunkowym, który tylko przyjeżdża
kiedy jesteś chory i coś złego się dzieje w twoim życiu, ale Duch Boży, tam jest czas ciągły, On pragnie prowadzić ciebie dzień za dniem, godzina za godziną. Duch Boży pragnie działać w tobie, pragnie przekonywać ciebie, pragnie pokazywać ci kierunki, tylko problem jest, czy my chcemy słuchać i pytać Ducha Świętego o to, co my mamy zrobić w swoim życiu. Ale jeżeli właśnie przyjmujesz Boże powołanie, to Jezus mówi, nie będziesz zagubiony, ale mój Duch poprowadzi ciebie. A więc to są te wszystkie wersety, fragmenty z Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, że odchodzę, ale poślę Ducha Świętego, mówi o tym Duchu, że nie zostawię was sierotami. Później w 16 rozdziale mówi, że On wprowadzi was we wszelką prawdę. Popatrzcie, czy my niezbędnie potrzebujemy Ducha Świętego. Niezbędnie. Dlatego, że On wprowadza nas we wszelką prawdę. Włącz telewizor, zobacz, gdzie jest prawda. Zobacz, posłuchaj tego, coś, co jest mówione. Po prostu jeden mówi przeciwko drugiemu. W sądzie najwyższym rozdwojenie. Po prostu walka, totalna walka. A ty potrzebujesz prawdy. I potrzebujesz Bożego prowadzenia, bo to Duch Boży wprowadza ciebie w prawdę. I pamiętaj, w czasach ostatecznych główną bronią diabła będzie zwiedzenie. Będzie to, żeby zwieść nawet i wybranych. I Jezus mówi, ja wam dam Ducha Świętego, żeby On wprowadzał was we wszelką prawdę, po prostu żebyście nie dali się zwieść, żebyście nie dali się oszukać. A więc Jezus mówi, jeżeli pójdziesz za mną, to ja zatroszczę się o ciebie, ale również dam Ducha Bożego i wiecie, że ten Duch Boży, co jest też dla mnie rewelacyjne, jest powiedziane, że kiedy przychodzisz do Jezusa, otwierasz swoje serce dla Niego, to ten Duch Boży nie jest na zewnątrz, ale ten Duch Boży jest w tobie. Jest powiedziane, bo kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. A więc Duch Boży przychodzi, On po prostu wypełnia twoje wnętrze i On zaczyna ciebie prowadzić. A więc ta osoba zaczyna ciebie prowadzić. I już stary zakon mówił, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. A więc masz tą gwarancję, że Duch Boży przychodzi, Duch Boży będzie ciebie prowadził, On będzie wprowadzał ciebie w pełną prawdę. I twoje życie, trzecia rzecz, to jest to, że twoje życie nie będzie miało tylko wymiaru materialnego, tylko wymiaru po prostu tej płaszczyzny takiej tu i teraz. Dlatego, że Słowo Boże mówi, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15, 16, 17 werset. Mówi w ten sposób, pierwszy list Jana, drugi rozdział. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc są rzeczy przemijające, i powiem ci tak, możesz się bawić, możesz po prostu mieć super zabawę w tym świecie, ale to przeminie. Możesz po prostu zdobyć mnóstwo dóbr materialnych, możesz być tą osobą, o której Jezus powiedział, pole obrodziło, masz biznes, po prostu powiodło ci się i możesz myśleć, co ja mam zrobić, mam tyle tego, zburzę stodoły, poburzę to, wybuduję większą, zainwestuję, kupię, po prostu nie wiadomo, co zrobię. A Jezus mówi, głupcze, dzisiaj zażądają duszy twojej i to wszystko, co zgromadziłeś, czyje będzie? Po prostu i mówi, naprawdę głupim człowiekiem jest człowiek, który ma tylko dobra materialne, a w Bogu nie jest bogaty. A więc Słowo Boże mówi, że kiedy pójdziesz za Nim i zaczniesz wypełniać Jego wolę, to w tym momencie będziesz miał pewnego rodzaju dobra materialne, dobra duchowe, nie tylko materialne. Będziesz miał po prostu te dobra, a więc wolę Bożą będziesz wypełniał i będziesz po prostu był zaangażowany nie tylko w rzeczy tego świata, ale będziesz zaangażowany w rzeczy wieczne. A więc Jezus powiedział, moim pokarmem, to wypełnienie woli Bożej stanie się twoim pokarmem. Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę Ojca, i po prostu być tym, który właśnie wypełnia Jego wolę. To jest mój pokarm, to jest coś, co napędza moje życie. I to dotyczy nie tylko tutaj i teraz, rzeczy, które stracimy, ale to dotyczy również rzeczy, które są rzeczami po prostu wiecznymi. Zaangażuję się w rzeczy wieczne. I czwarta, ostatnia rzecz, to jest to, że będziesz miał życie, które jest skrojone na twoją miarę. Czy wyobraź sobie, idziesz do sklepu, po prostu bierzesz buty,
zakładasz buty i patrzysz, pasują, po prostu leżą jak ulał. Ale bierzesz buty i albo po prostu ci klapią, człapiesz w nich, albo gdzieś cię piją, gdzieś tego i mówisz, to nie są twoje buty, po prostu to nie są twoje buty. Idziesz, młody chłopak, nie wiem, zakładasz marynarkę i po prostu widzisz, że to nie jest to, ale widzisz, że coś leży, po prostu, że coś jest po prostu skrojone na twoją miarę. I pamiętaj, Bóg kroi twoje życie na twoją miarę. To nie jest to, że wejdziesz w buty kogoś innego, że ubierzesz się w strój kogoś innego. Pewnego dnia Dawid, kiedy szedł na walkę z Goliatem, to on wziął zbroję Saula, ubrał się, ale po prostu to wszystko nie pasowało. Ale kiedy wziął proce, 5 kamieni i po prostu kij swój, wybiegł na spotkanie, po prostu czuł się jak ryba w wodzie. I powiem ci, że jeżeli jesteś osobą, która będzie wypełniała wolę Bożą, to poczujesz, że to jest to, do czego zostałeś naprawdę stworzony. Że to jest coś, co naprawdę po prostu zostało dla ciebie przygotowane. Diabeł mówi, kiedy pójdziesz za Jezusem, o tym powiedziałem, to stracisz, nie rób tego. A Słowo Boże mówi, abyśmy, list do Rzymian, 12:2, żebyśmy byli tymi, którzy odnawiają swój umysł, żebyśmy myśleli po Bożemu i żebyśmy wypełniali wolę Bożą, żebyśmy poznawali wolę Bożą i ta wola Boża jest dobra, miła i doskonała. A więc wola Boża dla twojego życia jest dobra, miła, doskonała i dopiero wtedy stracisz pewne rzeczy w tym życiu, ale odnajdziesz życie, po prostu innej wartości, życie, które będzie dawało ci satysfakcję, a więc będziesz osobą, która będzie realizowała Boży plan, Boży projekt. I ja nie wiem, jeżeli masz problem, żeby zaufać Bogu, popatrz na stworzenie, w jaki cudowny sposób to zostało stworzone. Popatrz na dziecko, które się rodzi, po prostu cudowny człowiek, cudowne niemowlę. Popatrz na różnego rodzaju rzeczy, które Bóg tworzy. Jeżeli chcesz popatrzeć na swoje życie, To też nie jest pomyłka, bo Słowo Boże mówi dobre, miłe i doskonałe, bo Bóg tworzy dobre rzeczy, On ma dobry plan, On ma dobrą wolę, ale jeżeli Mu zaufasz. I teraz sumując to, zanim będziemy się modlili, Jezus powoływał swoich uczniów. Jezus powoływał swoich uczniów. Jezus stawał na drodze ludzi i mówi do swoich uczniów, pójdź za Mną, i w tym momencie wołał ich, żeby z Nim byli, żeby oni byli z Jezusem. Później jest powiedziane, to jest Ewangelia Marka, żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii i żeby dać im moc, żeby dać im siłę, żeby dać im autorytet, żeby uzdrawiali, demony wypędzali, żeby byli Jego przedstawicielami na obliczu ziemi. A więc Jezus powołuje nas do tego, abyśmy byli tymi, którzy kontynuują, którzy wypełniają Jego wolę. I kiedy powołanie Jezusa dociera do ciebie, to w tym momencie po prostu ten świat duchowy, on patrzy i w tym momencie Duch Święty mówi, czego masz wątpliwości? Czego nie chcesz zaufać? Czego nie pójdziesz? Dlaczego nie poświęcisz swojego życia Jezusowi? Dlaczego nie weźmiesz od Niego służby? A z drugiej strony diabeł mówi, ale nie, to wiesz, to trzeba po prostu tymi rzeczami się zająć, tymi, zobacz, po prostu to nie są jakieś tam rzeczy takie, które by po prostu było warto, żeby za to życie poświęcać, po prostu żyj dalej po staremu, wielu ludzi tak żyje i w tym momencie po prostu musimy podejmować decyzję. Musimy podejmować decyzję za Jezusem, czy dalej w swoim życiu. I w tym momencie, kiedy Abraham był powołany przez Boga, Bóg mu powiedział, Abrahamie, powołuję ciebie, będziesz błogosławiony, będziesz błogosławieństwem. Jeżeli wyjdziesz, po prostu będę błogosławił ciebie i twoją rodzinę. I Słowo Boże mówi, Abraham długo się nie zastanawiał. Mówi, Boże, po prostu bierze, wychodzi, idzie i wypełnia Bożą wolę. Słowo Boże mówi, że jego życie było błogosławione. Apostołowie, inni tutaj poszli za Jezusem i po prostu całe ich życie zostało przemienione. A więc, bo mówię w ten sposób, może Jezus wymaga od ciebie, On staje na drodze twojego życia, żebyś swoje życie stracił dla Niego, ale dopiero uzyskasz życie, które będzie błogosławione, życie, które będzie po prostu miało tą wieczną wartość, coś, co dla ciebie zostało przygotowane. A więc to, co chcę dzisiaj powiedzieć w kilku punktach. A więc nie jesteś dziełem przypadku. Na podstawie Słowa Bożego mówię, nie jesteś dziełem przypadku.
a więc jesteś Bożym stworzeniem. Bóg powołał Ciebie do istnienia i jeżeli Bóg powołał Ciebie do istnienia, On ma pewien plan dla Twojego życia. On po prostu ma pewien plan, On ma coś do wykonania przez Ciebie w tym życiu, a więc żebyś wypełniał Jego plan i On Ciebie zaprasza Ciebie właśnie do tego, żebyś zaangażował się w Jego plan w swoim życiu. I On mówi, ja zatroszczę się o wiele rzeczy, o które Ty się dzisiaj troszczysz, ale jeżeli pójdziesz za mną, to ja będę troszczył się o Twoje życie. I w tym momencie, jeżeli swoje życie poświęcisz Jezusowi, Jezus mówi, znajdziesz życie pełne wartości, pełne znaczenia, życie, które ma wartość nie tylko tutaj, ale ma również życie, jeżeli chodziłoby o życie wieczne. I powiem Wam, myślę, że tego potrzebujemy. Niezależnie jeszcze idzie za Jezusem, bo to może być słowo dla kogoś, kto w ogóle nie oddał swojego życia Jezusowi pierwszy raz, ale to jest również słowo dla nas, żebyśmy, jeżeli mamy jakąś służbę, Bóg mówi nam, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy się w coś zaangażowali, żebyśmy odpowiedzieli na Jego powołanie. To najlepszą odpowiedzią jest to, żebyśmy powiedzieli, Panie, idę za Tobą, Panie, swoje życie poświęcam Tobie, swoje życie, to wszystko, co mam, oddaję w Twoje ręce i dziękuję Tobie, że po prostu Ty będziesz to życie prowadził i moje życie będzie bezpieczne. I na tym polega chrześcijaństwo. To nie jest religia, to nie jest religia, to jest relacja z żywym Jezusem. Powstańmy.